Wyniki Banku Millennium, które ogłosiliśmy dzisiaj, były pod wpływem zdarzeń jednorazowych z czwartego kwartału, ale gdyby nie te zdarzenia, ponieważ musieliśmy zaksięgować kilka, dokładnie cztery negatywne elementy, wzrosłyby o około 2,5% w porównaniu do wyników z 2014 roku. I w samym kwartale również, oczywiście wyniki nominalne były 53 miliony, ale gdyby nie te zdarzenia jednorazowe, to wyniosłyby 173 miliony w kwartale i to byłby jeden z najlepszych wyników kwartalnych w historii banku. Ogłosiliśmy dzisiaj, że zarząd przedstawi walnemu rekomendację niewypłacania dywidendy i powodem tego są nowe wymogi kapitałowe, które pojawiły się w październiku i to zarówno my jako Bank Millennium dostaliśmy dosyć wysoki nowy bufor kapitałowy związany z ryzykiem kredytów walutowych na poziomie 3,83 punkta procentowego, a od stycznia tego roku w całym systemie polskim doszedł jeszcze nowy bufor w wysokości 1,25 punkta, tak zwany bufor zabezpieczający. Czyli łącznie można powiedzieć, że dla nas jako Banku Millennium o 5 punktów procentowych wzrośnie minimalny współczynnik. W związku z tym stąd ta decyzja, że musimy zatrzymywać wynik w kapitałach, żeby sprostać nowym wymogom. Oczywiście podatek bankowy wpłynie, jest on bardzo wysoki w Polsce na tym poziomie 0,44 aktywów. Oczywiście tam są pewne kwoty wolne, kapitały czy obligacje Skarbu Państwa, ale łącznie i tak jest to duża część. Szacuje się, że około 1/3 wyników w systemie bankowym prawdopodobnie będzie musiała być zapłacona. No i u nas jest to podobnie. Podaliśmy szacunek, ponieważ ta kwota jest oczywiście będzie co miesiąc zmieniana, więc szacujemy na około 200 milionów zysku netto, a dla porównania ten wynik powtarzalny bez zdarzeń jednorazowych zeszłego roku to był 667 milionów rocznie, czyli na pewno jest to bardzo duże obciążenie dla wszystkich banków polskich. No ale będziemy musieli jakoś sprostać temu.